plebiscyt siedmiu wspaniałych. Dziś wieczorem poznamy sportowe wydarzenie roku, sportową imprezę roku, najpopularniejszego sportowca w kategorii nasi w Polsce i na świecie, sportową nadzieję roku, a także wspaniałego trenera i siedmioro wspaniałych sportowców. Plebiscyt siedmiu wspaniałych. Rozstrzygnięto 21. edycję plebiscytu siedmiu wspaniałych na najpopularniejszych sportowców i trenera ziemi sieradzkiej. Gala odbyła się w Zduńskowolskim Centrum Integracji Ratusz. Organizatorem plebiscytu było Nasze Radio. Na nominowanych głosowali słuchacze, mieszkańcy regionu oraz specjalnie zwołana kapituła składająca się z byłych i obecnych sportowców, trenerów i działaczy sportowych. Nam sprawia to cały czas radość i frajdę. Oczywiście jest duży wysiłek, ale myślę, że warto. Staramy się organizować tę imprezę. Zaczynamy jej organizację tuż po zakończeniu poprzedniej edycji. To naprawdę jest nasze oczko w głowie. Robimy do tego próby, przygotowujemy z przyjaciółmi z różnych telewizji ciekawe filmy. No, staramy się, żeby ludzie, którzy są tu nagradzani, są nominowani, czuli się wyjątkowo i może dlatego też ta opinia na zewnątrz o prestiżowości tego plebiscytu idzie w ślad za organizacją. A jak widać, tych sportowców i trenerów znakomitych nie brakuje w regionie. No to już nie jest nasza zasługa. To są ich prywatne osiągnięcia, ich zasługa, zasługa klubów, zasługa właśnie trenerów, że są zawodnicy, prezesów klubów, że są dobrzy trenerzy, no i zasługa ludzi, którzy uprawiają sport i dzięki temu są fajne wyniki, coraz lepsze są te wyniki, coraz wyższe zajmują miejsca na różnych imprezach rangi krajowej czy międzynarodowej. I się pojawiają potem u nas w wynikach plebiscytu w siódemce, w nominowanych. To już chyba 21. edycja. Ja miałem szczęście uczestniczyć w 20. ostatnich. Pewno nie wszyscy pamiętają, nie odbywało się to w takich salach jak ta piękna. Były również takie spotkania, takie gale w sieradzkich restauracjach. Później odbywało się to w Teatrze Miejskim w Sieradzu i od kilku lat w tej pięknej nowej sali w Ratuszu Zduńskowolskim. Gościom czasu milały występy artystyczne. Na scenie wystąpił zespół The Heart, którego wokalistką jest Klaudia Pawlak. Najczęściej wymienianą dyscypliną podczas gali była lekka atletyka. Pierwsze miejsce spośród wspaniałej siódemki zdobył Adam Łukomski z MKS Park Zduńska Wola. To brązowy medalista Mistrzostw Europy U18 w sztafecie szwedzkiej, mistrz Polski w biegu na 200 metrów i uczestnik Igrzysk Olimpijskich Młodzieży. Jest to dla mnie ogromne wyróżnienie. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy na mnie zagłosowali. Bardzo dziękuję rodzicom, tacie, mamie oraz trenerowi, bez którego ciężkiej pracy nie byłoby tego sukcesu. Jestem bardzo wdzięczny. Drugie miejsce w kategorii najlepszy sportowiec zajął Artur Kozłowski, który od 6 lat zajmował czołowe miejsce w plebiscycie, a w ubiegłym roku otrzymał tytuł sportowca 20-lecia. Artur jest reprezentantem Polski w maratonie i uczestnikiem Mistrzostw Europy w Berlinie. Dobry wieczór Państwu. Oczywiście na początku chcąc podziękować za to kolejne podium tutaj, że mogę przed Państwem stanąć. Dziękuję kapitule, dziękuję wszystkim, którzy oddali na mnie głos w tym roku. Mija już 20 lat, odkąd przyszedłem pierwszy raz na trening. Oczywiście dużo się zmienia, stadion się razu wypiękniał. Trzecie miejsce w plebiscycie zajął Daniel Krawczyk, zawodnik Gatta Active Zduńska Wola, czołowy strzelec wicemistrzów Polski w futsalu, jeden z najlepszych piłkarzy futsal ekstraklasy. Ma on na swoim koncie już prawie 300 strzelonych bramek. Statuetkę odebrał w imieniu nagrodzonego prezes klubu. Czwarte miejsce należało do Tomasza Ratajczyka, MUX Park Zduńska Wola. Posiada on tytuł mistrza Polski młodzików w rzucie młotem. Czuję się bardzo wyróżniony z tego powodu, że jestem na pewno, może nie na pewno, ale jeden z młodszych nominowanych. Jestem tutaj trzeci rok. W minionym roku zdobyłem brązowy medal Mistrzostw Europy. To jest zdecydowanie moje największe osiągnięcie z bardzo fajnym rekordem życiowym. Mistrzostwo Polski, trzecie z rzędu.
oraz 5. miejsce na Igrzyskach Olimpijskich Młodzieży w Buenos Aires. Myślę, że to jest, no to są w sumie moje wszystkie największe osiągnięcia w tamtym roku. Jestem bardzo dumny z tamtego roku, bo to był bardzo ciężki rok. Trzymaliśmy formę, cały rok musieliśmy być w jak najlepszej dyspozycji. Teraz przygotowuję się do Mistrzostw Europy Juniorów. Mamy też z trenerem zamiar zrobić rekord Polski. Na 5. miejscu plasował się bokser Aleksander Stawirej, reprezentujący Ziętek Team. Jest wicemistrzem Polski seniorów w boksie i członkiem kadry narodowej. 6. miejsce zajęli Szymon Karnkowski i Kajetan Płachta z 1. liceum ogólnokształcącego w Sieradzu, którzy są zawodnikami drużyny Tubondzin Volley Mosir Sieradz. Szymon i Kajetan są mistrzami ogólnopolskiej licealiady w siatkówce plażowej. Na 7. miejscu uplasowała się Magdalena Szmytka z Burzy Burzenin. Brązowa medalistka Mistrzostw Polski Juniorów w podnoszeniu ciężarów. Z pewnością jest to coś spektakularnego, jeżeli chodzi o naszą okolicę i nasze środowisko sportowe, ponieważ na co dzień nie spotykamy tak wspaniałych wydarzeń, które podkreślają wartość sportu, wartość ludzi, którzy zajmują się sportem i ludzi, którzy promują właśnie zdrowy tryb życia i to wszystko, co jest związane właśnie z rywalizacją sportową. Jest z nami Magda Szmytka. Można powiedzieć, że to nasz produkt eksportowy, jeżeli chodzi o gminę Burzenin, ponieważ Magda naprawdę już osiągnęła dosyć sporo w sporcie, chodzi o podnoszenie ciężarów i myślę, że jeszcze sporo przed nią. W minionym roku no, dla mnie najważniejsze osiągnięcie było oczywiście medal, brązowy medal do 20 lat w podnoszeniu ciężarów. No, niestety tam byłam strasznie chora, wystartowałam straszną chorobą, już miałam zrezygnować. No ale no, to była taka zacięta w sumie walka dla mnie, to było takie dość szczęście w sumie. To dało mi taką motywację, żeby no, zapromować przede wszystkim gminę, klub, no a przede wszystkim, żeby mieć medal. Dla mnie priorytetową sprawą są Mistrzostwa Polski do 20 w marcu. Odbędą się pod koniec marca, a później są Mistrzostwa Polski LZS-ów w maju. Po raz drugi w plebiscycie przyznano statuetkę w kategorii sportowa Nadzieja Roku. Nagrodę otrzymał Kajetan Radomski z Pogoni Zduńska Wola. Jest on reprezentantem Polski, członkiem Akademii Młodych Orłów, jednym z największych talentów piłkarskich w regionie. Nagrodę w imieniu Kajetana odebrał jego tata. Z tobą nie umiem wygrać, gdy patrzysz mi w oczy znów, tracę grunt, nie wiem jak cię zatrzymać. Następnym razem nie wracaj już, z tobą nie umiem wygrać, gdy patrzysz mi w oczy znów, tracę grunt i nie W 21. plebiscycie 7 wspaniałych najlepszym trenerem został Tomasz Szewczyk z MUX Park Zduńska Wola. Jego podopieczni lekkoatleci zdobyli w ubiegłym roku medale Mistrzostw Polski i Mistrzostw Europy. Wystartowali także na Igrzyskach Olimpijskich Młodzieży w Buenos Aires. Szkoleniowiec po raz pierwszy w historii swoich startów w plebiscycie został wspaniałym trenerem. Powiem tak, jest to mój 20. plebiscyt. Zawsze siedziałem gdzieś z boku, zawsze marzyłem, żeby tu się znaleźć. Tak myślę, że trzeba ciężko pracować, trzeba marzyć. Na początku swojej kariery trenerskiej marzyłem o tym, żeby zdobywać medale Mistrzostw Polski. Dzisiaj jest ich ponad 40 na koncie. Później marzyłem, żeby zdobywać medale Mistrzostw Europy. W tamtym roku udało się zdobyć 2. Moim marzeniem jest, żeby wyjechać na Igrzyska Olimpijskie. Stało się to w tamtym roku do Buenos Aires. Trochę może te Igrzyska trochę do lat 18, trochę takie młodzieżowe, ale już jest zaczyn. Kolejnym marzeniem będzie, być może z tymi zawodnikami, mam nadzieję, wystartować na Igrzyskach Olimpijskich już osób dorosłych. W przyszłym roku nie zdążymy, za młodzi są, ale za 5 lat postaramy się. Sportową imprezą roku zostały Mistrzostwa Polski Polskiego Związku Lekkiej Atletyki w Sieradzu, które na zmodernizowanym stadionie zgromadziły wielu znakomitych sportowców z całego kraju. Były to pierwsze zawody tej rangi, które odbyły się w naszym regionie. Nagrodę odebrał dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Władysław Maciejewski. Sportową imprezą roku są lekkoatletyczno-młodzieżowe Mistrzostwa Polski w Sieradzu. Miniony rok to był właśnie, myśmy dostali jedną ze statuetek za wydarzenie roku, czyli oddanie pięknego nowego stadionu na sieradzkiej Mosirze. Już efekt tej inwestycji widać, poza meetingami, poza sportowcami, którzy przyjeżdżają na treningi, na obozy. Mieliśmy ten zaszczyt organizować Mistrzostwa
Polski w lekkiej atletyce U23, które odbiły się szerokim echem w całej Polsce. Na ten rok zaplanowane są kolejne Mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce. Będzie to 5000 metrów dla kobiet i mężczyzn, poza tym dwa ogólnopolskie meetingi. I jesienią, pod koniec września, to finał Grand Prix lekkiej atletyki dla osób niepełnosprawnych. Sportowym wydarzeniem roku okazały się międzynarodowe starty lekkoatletów z MUX Park z Duńska Wola. Karolina Bomba, Adam Łukomski i Tomasz Ratajczyk reprezentowali Polskę na Mistrzostwach Europy, gdzie wywalczyli dwa brązowe medale. Bardzo udany rok 2018, kwalifikacje już z Europy, tam medale nieoczekiwane, ale ciężko pracowaliśmy na te medale. No i kwalifikacje do Buenos Aires, to było nasze największe wyróżnienie, bo cała trójka zawodników załapała się tam. Było ciężko, nie było do końca wiadomo, czy się załapią wszyscy, ale udało się. Pojechaliśmy, przeżyliśmy wspaniałą przygodę. 3 tygodnie w Buenos Aires, przeżycie olimpiady, bycie w wiosce olimpijskiej, 206 krajów brało udział. Co niesamowitego. Dziękuję za to wyróżnienie, dziękuję wszystkim, którzy na nas głosowali. Dziękuję bardzo. W kategorii Nasi w Polsce i na świecie nagrodę zdobyła Agnieszka Bednarek. Reprezentująca AZS Łódź, lekkoatletka specjalizuje się w trójskoku. Agnieszka jest wicemistrzynią Polski seniorek, młodzieżową wicemistrzynią Polski i trzecią zawodniczką halowych mistrzostw Polski. Cieszę się bardzo, że jestem nominowana, w ogóle zostałam w tej kategorii. Aktualnie trenuję w Łodzi, ale swoje pierwsze sukcesy, najważniejsze jak dotąd, odnosiłam się razu, więc zawsze staram się godnie reprezentować Sierac, klub Żaroński. I szczególne podziękowania dla mojego pierwszego trenera Tomasza Kusia, bo tak naprawdę z nim zaczynałam swoją przygodę ze sportem. Także dziękuję za głosy. Wśród nominowanych znalazła się także Aleksandra Wrąbel, czołowa zawodniczka ULKS Mosir Sierac. Awansowałyśmy do drugiej ligi, w końcu nam się to udało. I teraz myślę, że pracujemy nad tym, żeby coraz bardziej starać się na awans do pierwszej ligi. Oczywiście trenujemy ciągle, 3 treningi w tygodniu mamy, więc staramy się ciągle nad tym pracować, żeby kondycja ciągle była odpowiednia i myślę, że każda z nas sama też w domu też pracuje nad tym i wszystkie ciężko pracujemy. Podczas gali oprócz sportowców i trenerów obecni byli m.in. posłowie, włodarze miast, powiatów i gmin z Sieradza i z Duńskiej Woli. Każdy z tych młodych ludzi bardzo ciężko przez cały rok pracuje na swój sukces i każde wyróżnienie, każda nagroda jest kolejnym takim elementem, który motywuje do dalszej pracy. Oby jak najwięcej takich inicjatyw. Ja tu zawsze z wielką przyjemnością wracam. Ja się śmieję, że to właśnie ci sportowcy są najlepszymi posłami, że sam jestem posłem, bo to oni nas reprezentują, to oni wygrywają medale, to oni reprezentują się raz w Duńską Wolę, swoje kluby. No i bardzo często jesteśmy po prostu z nich dumni, a z roku na rok tych sukcesów jest coraz więcej. Publiczność miała także okazję zobaczyć występ pole dance oraz skecze kabaretowe. Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów.